Udało nam się w końcu zrealizować tę inwestycję. Ta inwestycja czekała 30 lat. Oczywiście to nie było, że 30 lat, żeśmy ją realizowali, tylko najpierw musieliśmy pozyskać ten teren, ale powróciliśmy, że tak powiem, do tradycji tego miejsca, a więc do dobrego sportowego obiektu, który już dzisiaj gości wielu, wielu sportowców i cieszę się bardzo z tego powodu, że wreszcie mamy kolejną inwestycję zakończoną, która będzie służyć naszym mieszkańcom. Wszechstronny obiekt, który tutaj w tych południowych dzielnicach będzie spełniał przede wszystkim rolę integracyjną i szkoleniowo-sportową dla katowickich szkół. Multi możliwości tu są, bo od lekkiej atletyki, od skoku o tyczce, poprzez piłkę nożną, skończywszy na bejsbolu. A jeszcze mamy po drodze i piłkę ręczną, i boiska do siatkówki plażowej, do koszykówki. Tak więc naprawdę jest tutaj wiele, wiele wspaniałych miejsc do uprawiania sportu. Każdy będzie mógł tu przyjść, bo będzie to również bardzo powszechny obiekt dla mieszkańców. Będą mogli przyjść, pograć, pobiegać na wspaniałej bieżni, której też nam w Katowicach brakowało. Zapraszam wszystkich, przyjdźcie mieszkańcy Katowic, nasi goście, sprawdźcie. Myślę, że Katowice zasługują na stadion i na halę, bo tutaj jest najmocniejszy klub w Polsce, nie tylko lekkoatletyczny, ale też wielosekcyjny. Z Igrzysk Olimpijskich przywieźliśmy jako AZSW w Katowice 5 medali, gdzie lekka atletyka zdobyła 9, a cała Polska zdobyła 14, czyli 1/3 medali jakby należy do Katowic i do tej pory no nie było gdzie trenować. Jest to bardzo duży dodatek do treningów, żeby wskoczyć jeszcze na wyższy poziom. Bardzo się podoba, cieszę się, że takie obiekty powstają w Polsce. Nasze zaangażowanie, żeby młodzież, żeby ta przyszłość tego kraju uprawiała sport. Jeśli młodych ludzi nauczymy sportu, a dzisiaj coraz trudniej oderwać ich od tabletu, czy od smartwatcha, czy smartfonu, to całe życie poświęcą w pewnym sensie także sportowym rozgrywkom. O. Jak myślicie, jaki jest rekord Polski w skoku? Pięknie!